sobotę 13 lipca u Gazdy w Brennej Leśnicy odbyły się Mistrzostwa Górali Karpackich w koszeniu łąki kosą. 13 lat temu na pomysł organizacji tych niecodziennych zawodów wpadł Zygmunt Greń, prezes oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan. Mam łąkę, a nie mam czasu kosić. I tak myślę i wymyśliłem sobie, że może zorganizujemy Mistrzostwa Górali Karpackich w koszeniu łąki. Jako że byłem prezesem Górali Breńskich, to tak sobie myślę. No i tak wymyśliłem i potem poszedłem do braciszka, rozmawialiśmy, no ale potem mówię, o kurde, przecież jak tu przyjedzie 20 zawodników, to mamy jakby za małą tą łąkę, co dalej zrobimy? No i potem spotkaliśmy... Musieliście się przenieść. Tak, i spotkaliśmy Andrzeja i poszedłem do Andrzeja i sprzedałem mu tą imprezę, powiedziałem, jak ma to robić i także oczywiście była okowitka przy tym i było bardzo dobrze. No i cieszę się bardzo, że Andrzej od 13 lat to prowadzi, zbierał laury za to, też startował w finale Mistrzostw Świata w koszeniu łąki i także myślę, że ta tradycja to jest super. A poza tym to jest też tak, że kiedyś robiliśmy takie zawody tutaj, gdzie kosiliśmy razem z tymi, którzy mają żyłki, czyli kosiarki mechaniczne i wygrywaliśmy z nimi. Także to oni są za słabi na nas. W mistrzostwach biorą udział bardzo często turyści. W tym roku nie zabrakło m.in. gości z Jastrzębia Zdroju, Żor, Żywca, a także mocnej ekipy z Rajczy. Jak podkreśla gazda z Brennej Andrzej Cieślar, Mistrzostwa Górali Karpackich w koszeniu łąki kosą już na stałe wpisały się w kalendarz imprez gminy Brenna. Polega to na tym, żeby skosić jak najwięcej metrów kwadratowych w określonym czasie. Kiedyś na początku to startowaliśmy w ciągu 3 minut, potem tam jednak to jest wyczerpujące, poszliśmy w 2 minuty. Ile kto metrów kwadratowych skosi w 2 minuty i liczymy też jakość koszenia. No właśnie, to jest ważne. Czy pan właśnie tym sposobem kosi łąkę? To znaczy ja Nie, pamiętam, bo już tam powiedzmy któraś dekada jest i pamiętam, że po prostu kosiliśmy takie łąki kiedyś, to znaczy przychodziło 15-20 ludzi i zaczynali powiedzmy rano o 5 i kosiło się łąki. Nie? Teraz już to po prostu w ogóle zanikło, tam ktoś sobie ukosi dla królika, do tego. No właśnie, no bo zabawa zabawą, ale przede wszystkim chodzi o to kultywowanie tradycji, żeby ci młodzi też zobaczyli, że właśnie takim sposobem można kosić. To znaczy kosa taka ręczna jest bardzo dobra, to znaczy do podtrzymania w ogóle jakiejś tam kondycji, do wykaszenia jakichś małych połaci, nie robi hałasu, można sobie samemu pokosić ogródek, działkę, wszystko. A w jakich warunkach lepiej się kosi, jak ta trawa jest mokra czy sucha? No dzisiaj jest mokra, padało. To znaczy na pewno jak jest mokra i dlatego kiedyś powiedzmy jak się kosiło, to się kosiło już o 5 rano, jak jeszcze jest rosa. No to już te trawy już są dość stare, także to się dość ciężko kosi, musi być naprawdę dobra kosa. No, czyli ta pogoda na zamówienie dzisiaj, tak miało być. No, to znaczy licząc plusy i minusy, to więcej było plusów. Wśród mężczyzn najlepiej z koszeniem łąki tradycyjną kosą poradził sobie Kazimierz z Rajczy. Jest to dobra zabawa. Gratuluję tutaj organizatorom i wszystkim publiczności, która przybyła licznie na to spotkanie. Dokładnie, bo to jest bardzo ważne. Dzisiaj mało kto kosi kosą. Jak powinno się prawidłowo dobrze kosić kosą? No, pan to na pewno wie. Jak się powinno prawidłowo? Po pierwsze, to jest nauka. Tego się nie zapomina. Pierwszą kosę, jaką miałem w życiu, to była kosa o rozmiarze 50 cm. I to była... Miałem wtedy 9 lat. Po pierwszym roku powiedziałem mamie, mamo, kup mi prawdziwą kosę. I to kosiłem dzisiaj tą prawdziwą kosą, która ma już 40, prawie 50 lat. Swoich sił spróbowały także panie. Zwyciężyła Teresa z Jastrzębia Zdroju. Jaki sukces? Dzisiaj nie spodziewała się chyba pani. Naprawdę, nie, tylko tak mówię do męża, idę. I zgłosiłam się, mąż mówi, to idź. I córa też mówi, mamuś, idź, spróbuj. No i poszłam. Tak spontanicznie, ale było widać, że już kiedyś pani tą kosę trzymała. Proszę się przyznać, kiedy to było? Dawno temu, jak się dowiedzieliście. 37 lat temu, jak trzymałam kosę w ręce. Czyli tych ruchów się nie zapomina? Chyba nie. W zawodach wziął udział również wójt gminy Brenna, Jerzy Pilch. Koszenie to jest piękna tradycja i musimy ją pielęgnować. Też chcę się trochę uczyć tego koszenia,
żeby przekazać młodym pokoleniom później. Spotkanie u gazdy było okazją nie tylko do przypomnienia sobie, jak to jest kosić kosą. Nie zabrakło również dodatkowych konkurencji, takich jak toczenie balasiana czy dojenie krowy. Dodajmy, iż ta ostatnia konkurencja co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród młodszych, ale również starszych uczestników. Super! Będzie fajnie, no? 10 sekund do końca! Oprócz dobrej zabawy z nutką rywalizacji, organizatorzy zadbali także o oprawę muzyczną tego wydarzenia oraz kubki smakowe gości, serwując im m.in. placki czy kwaśnice. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.